Jak zarobić, ale się nie narobić? To jest odwieczne pytanie. Po pierwsze, aby nic nie robić, to najlepiej i nie napracować się to, to i w ogóle nic nie robić, czyli kompletnie niczym się nie zajmować. Wtedy na pewno się nie narobimy, ale jeszcze trzeba zarobić. Nic nie robiąc, ciężko jest zarobić. Da radę, ale to są przypadki na świecie, że nic nie robią i, i zarabiają. No, tata zostawił pieniądze na przykład, nie? I na koncie rośnie. No, są pewne sposoby, aby nic nie robić i zarobić, ale generalnie trzeba wiele rzeczy zrobić, aby zarobić. Akwen morski, który moim zdaniem jest cał, całkiem poważnie ciągle mimo różnych narzekań na ten akwen, bo widzę, jak jest kombinowane. I staram się też przeliczyć wszystko, co i jak. To on jest moim zdaniem najlepszym akwenem na zarobek w tej, w tej grze, w Russian Fishing 4. I tu faktycznie wędkarz może zarobić pieniądze. Ale to nie jest takie proste, i w ogóle, żeby to zrobić, to po pierwsze musi nauczyć się albo już umieć szukać samemu ryby. To jest zupełnie inna różnica niż wiele tutaj sposobów wędkowania działających na forum. Czyli na przykład, nie wiem, idę na karpia. Gracz mówi, że jest świetny i tak dalej, ale zaczyna od wędkowania takiego, że wpada na forum, patrzy miejsce te i te, przynęta ta i ta, haczyk ten i ten, klip ten i ten, no i rzuca. No tak, ale żeby nie było forum, to on by nie znalazł nawet uklejki. I... Oczywiście tak się łowi też, no bo to jest Fishing 54, oni tak skonstruowali tą gierkę też trudno, że czasem nie ma możliwości. Na niektóre ryby tak się też robi, ale na akwenie morskim to już jest zupełnie inna polka. Tutaj trzeba nauczyć się szukać ryby. Jeżeli nauczymy się szukać ryby i jak to robić, bo może szukać to tak nie, ale jak ją złapać w tym rejonie, w którym ona wiadomo, że i tak i tak jest, bo ona jest w jakimś rejonie, ale trzeba ją złapać. Jak to generalnie wygląda tutaj? Tutaj generalnie wygląda to w ten sposób że najprościej jest zarobić i nie ryzykować zbytnio poważnie i gracz, który nie ma jeszcze sprzętu, nie chce sprzętu, a nawet jak ma gigantyczny sprzęt, to często gęsto zarobi więcej niż stając stojąc na ogromnych rybach, bo ogromne ryby często gęsto biorą w tych otrzek, na przykład fragmentach, plus, jest, plus jeszcze inne i do tego często gęsto, nie to, że złapiemy jakiegoś strojnika wypasionego płatnego, tylko złapiemy halibuta. W 99% złapiemy halibuta, który, jak i ostatnio też Wam mówiłem, ci, co łowią na tym akwenie, wiedzą, że to jest jakaś Pomyłka. To jest ryba, która będzie demolowała sprzęt, który później, jak się zobaczy, to w sumie zarobiliśmy, a nawet dołożyliśmy do interesu. Halibuta trzeba unikać, ale oczywiście to jest trudne, dlatego najlepiej na dla duże ryby, to moim zdaniem oczywiście chodzić nie za często, a łapać sobie mniejsze. Na duże wpadać i zobaczyć, czy coś bierze innego niż Halibut. Jeżeli bierze coś innego niż Halibut, to wtedy działać i zarabiać gotówkę. Jeżeli bierze, jak halib bierze Halibut, no to powiedzieć tak, stary. Wybacz bardzo, ale jedyna pstrąga. <laughs> Unikać halibuta jak ognia. To jest ryba kompletnie nieopłacalna. Nie wiem, jak kto ją wyliczył, żeby ryba tak potężna, tak silna. faktem, ona została lekko osłabiona ostatnio. Eee, tak była mało płatna. Gdzie najlepiej łowić zwykłemu wędkarzowi, który chce tutaj nauczyć się i zarobić? Tu, tu, ewentualnie tu. I te są trzy miejsca, można jeszcze kombinować sobie tutaj gdzieś w obrębie, lub to czasem 55, ale już ostrożnie, ale generalnie te dwa miejsca i te to jest idealne do łowienia. Dlaczego? Mamy blisko z bazy, co oznacza, że jeżeli będzie Alte W4, to z powrotem szybko wracamy. Po drugie, ryba jest płytko. Ryba jest, tak jak mówię, płytko, czyli też tym sprzętem operujemy bardzo szybko i bardzo szybko wyciągamy kolejną rybę. E, można tutaj złapać wiele gatunków ryb. I tu, i tu. Nawet te duże. Halibut też, ale rzadko. Częściej rekin śledziowy, rekin polarny i dorsz. Dorsz bym powiedział, że jest najczęściej z tych większych łapanych tu i tu. Dorsz mniej więcej do 40 kilo węga zwykła. Ta 10 tysięcy nie ma żadnego problemu i z też nie będziemy jakiegoś gigantycznego problemu, ale... Ale e, znowu, jeżeli chodzi o halibuta, no to 40 kg to już węgę naciąga i to zdrowo, a większy to będzie jeszcze bardziej naciąga. Tutaj te dwa miejsca, dużo gatunków ryb do tego: czarniak, rdzawiec, e, makrele, które jeżeli biorą, są świetne. Powyżej 400 gram dają kopa finansowego, już powoli mocnego, i gotówka płynie. I mimo różnych tutaj kombinatorskich spraw na tym akwenie, bo ten akwen ciągle jest niezrobiony, i twórcy ciągle tu kombinują jednak jak tutaj zrobić, żeby to było strasznie, to i tak tu jest przekombinowane, dlatego że tu jest sprzęt gigantycznie drogi. Wejdźmy na chwilę do sklepu. Jeżeli kupimy sobie. Po pierwsze mamy już kowrotek dobry, powiedzmy, tak jak ja kupiłem ten multiplikator e, ciężki ten. To jest świetny kowrotek. Wymiemy tutaj wszystko. Wymiemy wszystko, ale jest to jeszcze mocniejsze. 3. Nie mówię o tych za złoto, bo to jest pomyłka. Te, te są jeszcze mocniejsze. I tu będzie jeszcze droższy. Ten multiplikator naprawa bardzo szybko, ja nie mówię o hamulcu, ale mechanizmu będzie postępować przy dużych rybach i będzie za to da radę dopłacić 10 tysięcy, będzie nowa węga zwykła. Duże ryby są świetne, ale wtedy, kiedy biorą wartościowe. I to dopiero można nanieść. Inaczej w ogóle szkoda zawracać sobie dupę. Nie ma kompletnie sensu. Naprawa tego kowrotka będzie kosztowała majątek. Jeżeli dokupimy sobie do tego wędkę morską, najlepszą średnią, tą za 28 tysięcy, to jest najlepsza średnia, ja nie mówię o najlepszej jeszcze yy, ciężkiej, ale tylko to już mówię, to tu naprawa przylotek które będą bardzo szybko się po dużych rybach psuły, a po mniejszych też będą się psuły, czyli nie ma sensu w ogóle mniejszych łapać na to, bo po jaką cholerę szkoda pieniędzy na takie coś. I do tego blank, który powoli będzie się niszczył. Wytrzymałość tej wędki jest 188 kg i oczywiście jest sporo czasu, żeby na małych rybach ją zepsuć, żeby ona się już całkiem nie nadawała. Ale systematycznie będzie się niszczyć. Jeżeli ktoś dużo stoi, tak jak ja stałem bardzo dużo, półtora miesiąca, i stałby tak jeszcze dłużej, bo niektórzy grają non-stop, codziennie po 5-10 godzin, to w ciągu pół roku można tą wędkę zlikwidować. Spokojnie. I nie będzie śladu po niej. To Także tutaj nie ma sensu tutaj użytkować wędki wtedy, jeżeli nie idziemy na potężne ryby. Tylko wtedy i unikać halibuta. Bierze halibut, dziękuję bardzo, do widzenia, poczekam, postoję. Wtedy jest moim zdaniem to opłacalne. Jeżeli jest nie, nieopłacalne, nie łapiemy dużych ryb, to trzeba łapać małe ryby. I tutaj wystarczy w zupełności wędka pilkerowa na początek, ta świetna, którą ja też posiadam, która daje kopa, ale ona jest droga. W utrzymaniu również, ale ona pozwala rozwinąć pierwsze umiejętności dosyć szybko. Później można jej nie użytkować, tylko chyba, że chcemy. To zależy od nas. Następnie bardzo dobrą jest wędka, tutaj niepilkorowa, a wędka morska, lekka. Lekka morska wędka ta ma wyrzut 320 gram, co do 320 gram, co oznacza, że możemy zakładać pilkary już większe niż 100 czy 120 gramowe, plus osprzęt. Czyli gumki, haczyki i takie różne pierdo. Ta wędka pozwala spokojnie zarabiać, a koszt jest jej niewielki. Przelotki, jak się psują, to niech się psują. Naprawi się za groszowe sprawy, a wędka, jak się zlikwiduje, to na jej się w tym czasie zarobi ze za 30 tysięcy, bo lepiej. Można ją wyrzucić, kupić nową. Kosztu żadnego w zasadzie nie ma, nie odczuwamy. Ale to jest jeszcze nie wszystko. Można sobie kupić tą wędkę, co ja też kupiłem. Ona jest rewelacyjna, bo jest też niedroga w, w, w utrzymaniu i nie kosztuje jeszcze majątek, a wyrzut ma do 700 gram. Co pozwala zakładać bardziej jeszcze różne techniki, czyli techniki na przykład na grzechotkę, czy na przykład na różne ciężarki morskie, czy na pilkera na przykład 400 gramowego w zupełności wystarcza. Na głębinach i tak i tak z głębin będziemy holowali rybę bardzo długo, a jak będzie nieopłacalna, to czas na ucieleć. Tutaj opłacalne z głębin jest tylko wtedy, jeżeli łapiemy ryby bardzo dochodowe czyli każda ryba musi być konkretny szmal i szybko. Jeżeli długo, to musi być duża i konkretnie płatna. Ta wędka jest niedroga w utrzymaniu i daje poz, pozwala. Ja na nie zrobiłem spokojnie jakieś 60 tysięcy. Kupiłem tutaj dwa kołowrotki węgi za 60 i za 30 parę. Na tej głównie wędce. Czyli tutaj ewidentnie widać, że ona mi się zwróciła kilkukrotnie i jeszcze ją mam na długi, długi czas. Wędka niedroga i spokojnie na niej można zarabiać. To oczywiście, jeżeli chodzi o sprzęt, to jedno trzeba, że dobrze dobrać, żeby sobie działać. Następnie trzeba umieć kombinować. Chodzi o gumki. Dobranie pilkera to jest jedno. Dobranie do tego haczyków. Często, gęsto gracze zakładają draż duże haki. Po co? Przecież nie idzie na dużą rybę. Ja stosuję haki 2.0 i łapię na nim wszystko. Do 60 kg są idealne, często gęsto łapiemy małe, czyli małe makrele, jakieś czarniaki niewielkie, jakieś rdzawce czy inne ryby, które są małe, nie niszczą sprzętu, a szybko, bach do góry, bach do góry. Haczyk 2.0 w zupełności wystarczy, nie trzeba dalej. Do tego dajemy haczyk pomocniczy, który też nie trzeba zakładać od razu 4.0, bo po co? Nie łapiemy tu gigantów, które i tak. Nie łapiemy często, a łapiemy części małe. I do tego łapiemy wszystko, wtedy mamy większą możliwość. No i do tego trzeba umieć dobrać to. To trzeba umieć dobrać. Co to oznacza? Czyli trzeba już nie bazować na forum, a umieć samemu kombinować. Jeżeli właśnie tutaj są takie sytuacje, że faktycznie ciężko niektórzy mają zarobić, to muszą się nauczyć sami kombinować z przynętami. Rzucamy, sprawdzamy to, to, to i to. I to, czy pasek z fileta, czy na przykład ten filat, filet, filet czy taki kawałek czerniaka będzie lepszy. To ma znaczenie? Tak. Czasem jest lepiej, e, na przykład na to, co teraz łowię, a czasem jest lepiej na to. I trzeba to sprawdzać. Następnie tu. Haczyki. Też nie mogą być zbyt duże i starać się jak najmniejsze i dobieranie tych gumek. Czasem lepiej jest na krakeny, czasem lepiej jest na takie gumki ręcznie wykonane, i to też trzeba umiejętnie dobrać. Raz, że dobieramy tutaj odpowiedni fason, rozmiar, bo są jeszcze różne, różne rozmiary, do tego trzeba dobrać kolor. To dopiero wszystko, jak umiemy, powoli sobie dobrać. A jak to dobrać? Rzucamy sobie wędkę i sprawdzamy, czy bierze. Jeżeli bierze na to, to dodajemy następne w drugiej przynęcie. Sprawdzimy, czy na to też bierze. I powoli, powoli nasze wędzisko zaczyna pracować. Czyli te dobieranie różnych przynęt. Jeżeli wpadamy na akwę, na przykład z takim zestawem przynęt i widzimy, że nic nie bierze na akwenie, to nie ma sensu łowić. Co trzeba zrobić? Trzeba zmienić przynętę, czyli na przykład zmienić. Tego krakena na gumkę taką i zobaczyć, czy będzie brało. Jeżeli będzie brało, no to zostajemy na taką gumkę. Nie będzie brało, no to myślimy sobie o jeszcze innej gumce, na przykład jakiejś y, takiej o i sprawdzamy, czy to bierze. Jeżeli to nie bierze, to sprawdzamy następne. I tak trzeba robić. Ja generalnie zaczynam robotę taką, że rzucam z samego pilkera z tym i patrzę, czy bierze. Nie bierze, zmieniam pilkera. Zakładam takiego, patrzę, czy bierze. Nie bierze, no to sprawdzam jeszcze innego. No i oczywiście tutaj dobieranie tych przynęt. Kolor ten, kolor ten. To wszystko ma znaczenie. Jeżeli już naprawdę nie, nie ma pieniędzy, a chce się złapać rybę, a widać, że no, ciężko nam to idzie, można spróbować z brzegu. Oczywiście z brzegu jest czasem coś aktywnego, czasem nie. Nie wiem jak jest to teraz, bo dawno nie byłem, ale powiem Wam, że zaraz sprawdzimy. Ustaniemy sobie tu, w zwykłym takim miejscu, na blisko bazy i sprawdzimy. Jak to sprawdzić? Weźmiemy sobie wędkę lekką, morską. Damy tutaj kowrotek węgę, która i tak idzie do naprawy. Linkę dajmy tutaj 45. Tu zmieńmy to na morski zestaw jigowy. Poczekaj, myślę, czy taki dać. Może być taki. Przypon strzałkowy 43,2. Teraz główka jigowa. Trzeba dobrze dobrać. Ja bardzo często używam tej główki jigowej 1.0 i ona jest bardzo dobra. Też niepotrzebna mi jest duża. Po jaki, po jaki mi tutaj potrzebna jest jakaś duża od razu 4, 5, 0, Zacząć od mniejszej, zobaczyć czy bierze. Teraz przynęty. Nie wiem jakie, bo dawno nie łowiłem tutaj z brzegu. Zobaczmy sobie tą przynętę. Teraz dalej. Co byśmy założyli? Gumimaki czy haczyki? Ja bym sprawdził dzisiaj gumimaka tego niebieskiego. Koralika dał e, niebieskiego od razu pod niego. To jest ra Raz, następnie tutaj dałbym haczyka... 2,0. Do no, ile mam jeszcze? Mam takie. No, te są trochę gorsze niż bym chciał. Mam takie większe. Dajmy tego 3,0. I teraz przynęte Dałbym tutaj przynętę jakiegoś robaka. Może być taki. Koralik morski może być różowy. Eee, może być taki różowy. Teraz następnie. Tutaj dałbym też gumimaka. Jakiego? Nie wiem, dam pomarańczowego i zobaczę. Chociaż na pomarańczowego ostatnio nie brały na wodzie otwartej. No ale zobaczmy tu. Teraz koralik dodajemy do tego w tym kolorze i zestaw teoretycznie jest gotowy. Teraz ustawiamy sobie oczywiście tempo zwijania. Wszystko mamy gotowe, hamulec ustawiony. Dobrze. Patrzymy, czy woda nas nie zalewa. Nie zalewa. No to co? No to leci. Przydałoby się jeszcze, żebym zrobił sobie klipa. Wtedy od razu bym wiedział, że ryba bierze, bo ryba często gęsto bierze z opadu. Nie zrobiłem tego klipa, ale naciskam sobie, widać, że brało. Ale przestało. Coś cykało, ale odeszło. Czyli widać, że coś jest aktywnego. Tylko często gęsto może być jakiś drobnica, która bierze na powierzchni, i tak to wygląda. Co robimy teraz? Teraz zaczynamy powoli tak zwijać typem jiga. Patrzymy, żeby był jakiś vertical jigging lub jigging. Wtedy jest dobrze. 50 zwijanie na maksa i po balutku zwijam. Czy weźmie? Nie wiem. Zobaczmy. Widać, że tak. Coś tam na początku uderzyło. Teraz raczej nic się nie dzieje. Eee, nie ma jakichś uderzeń. Zwijam tak w sumie po omacku. Trochę dzik wychodzi, trochę nie wychodzi. Ale widzę, że tak. Chyba może być coś nie tak. Teraz co może być nie tak? Po pierwsze, albo przynęty. Albo miejsce. Przy blisko, gdy już jestem w brzegu, generalnie zwijam. Bo szkoda czasu, tutaj mogą być zaczepy. Ale to nie znaczy, że już muszę zmieniać przynęty. Po co sprawdzę sobie inne miejsce? Podejdę sobie kawałek dalej. Sadzę nogę do wody. Sprawdzę, czy woda jest lodowata. Lodowata. Wycofuję się, aby jednak nie złapać jakiegoś kataru. No i sobie wybieram jakiś punkt, powiedzmy, w tą skałę. Czekaj, nie rzucaj, nie rzucaj. Klipa. Klipa najlepiej. Ustawić wtedy, jak przynęta opada, od razu wiadomo, że wzięło. Ustawić sobie, ile fabryka dała, o, ze 132. I leci. Często gęsto, gdy przydęta opada, ryba już może wziąć. Szczególnie ta, co jest bardzo głodna. Albo taka, co ją będą za chwilę chcieli zjeść. Widać, że cosik się tam wydarzyło? Tak, cośik się wydarzyło, mamy rybę. Nie jest to jakaś duża ryba. No nie, ale może być cenna. Zobaczmy. Czy ryba cenna? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Po pierwsze jest to ryba, która nam jest potrzebna do przerabiania na te kotlety. Często, gęsto tych ryb nie ma, a nam są potrzebne te kawałki paski, różne kawałki, aby mieć na, do pilkera lub na łowienie na przykład jakieś gruntowe. Także zbierać. Jak tylko mamy czarniaka jakiegoś niewymiarowego, od razu go po pierwsze zatrzymujemy, po drugie sprawdzamy po pierwsze na co on wziął. Na 6004 gumimaka, 6004, czyli sprawdzamy sobie tu wziął na tego niebieskiego gumimaka. Następnie bierzemy, bo po, po co mam nam zawracać siatkę? Czego nam brakuje? Mi akurat się przydają ostatnio te paski. Bach. I gitara. Mamy jedną sprawę załatwioną. Wziął jeden. No to zobaczmy, czy w tym miejscu coś jeszcze pływa. Z brzegu można zarobić potężne pieniądze również, tylko trzeba kombinować z przynętami. Czyli trzeba umieć, trzeba nauczyć się nie bazować na forum. Dlatego, że akwen morski faktycznie forum tak nie ma, bo to jest akwen specyficzny. I tutaj gracze typowi gruntowi w bardzo dużym stopniu niestety mają problem. Tutaj dlatego najlepiej nauczyć się samemu szukać, co pozwala też później lepiej w grunta szukać. Oczywiście czasem nie ma sensu szukać karpia na ogromnym akwenie, jak twórcy odpalą jednego spota, bo to jest bzdura. No wiadomo, bierze się wtedy spota i tyle. To normalna sprawa, ale jest wiele... Ryb i wiele gatunków i wiele możliwości, że się tego spoda w ogóle nie potrzeba. Czyli musimy uczyć się samemu, znaleźć rybę, co pozwala wtedy na innych akwenach też to dobrze zrobić. Tutaj czekamy, aż przynęta sobie spokojnie na dno opadnie, opadła sobie na dno, no i zaczynamy powoli znowu zwijać. Ja czasem staram się z tym zwijaniem, a czasem ulewam. Jak ryba jest, to generalnie i tak bierze, ale oczywiście, czym lepsza technika, to większa szansa jest na wzięcie. No i oczywiście, trzeba pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Trzeba dać punkty w tą technikę, bo wtedy te ryby będą brały. Ale oczywiście, żeby dać punkty w tą technikę, to trzeba najpierw sprawdzić, w ogóle, czy nam ta technika będzie odpowiadała, bo jeżeli nam nie będzie odpowiadała dana technika, i wpadniemy tutaj w połowimy chwilę i zostawimy to w cholerę, to szkoda tych punktów dawać. Tych punktów pamiętajcie, że jest ograniczona. Ilość ja zrobiłem 40 level szybko, a teraz już nie próję, bo mi niepotrzebne są punkty. Bo ja mam ustawione dwie techniki, znaczy dwie techniki, dwie, dwa, dwie możliwości to jest wędkarstwo morskie i spinningowe, i na wszystko mam sobie. Jest potrzebne. W zasadzie przydałby mi się jeszcze jeden level. Jak będzie mi potrzeba, już tak mocniej, to po prostu wtedy przycisnę wezmę premkę na miesiąc. Przycisnę i ten level 41 zrobię dwa tygodnie, może 3, No bo tu jest 70 baniek. Jest to do zrobienia. Przysiad konkretny po 10 godzin dziennie, bak, 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 bak i poleci. Ale na razie nie potrzeba. Jest ryba, zobaczmy co to. Jeżeli znowu czarniak, to nie znaczy, że w tym miejscu jest tylko czarniak. Nie, rdzawiec, niewymiarowy, ale jest. Niewymiarowego od razu nie wyrzucamy, bo po co? Zatrzymujemy, wpadamy do siatki i patrzymy, na co on wziął. Gumimak 6.04. Czyli widać ewidentnie, że ten gumimak 6.04 jest działający. Co to oznacza? Chyba działa niebieski. Jeżeli działa niebieski, to ja bym teraz tutaj przekombinował i zamiast tego, na przykład, co tu mogę dać niebieskiego, jeszcze takiego innego. Mogę dać to, mogę dać to. Dałbym to. Nie wiem, czy mam kulki niebieskie, mam jeszcze niebieskie. Dobra, mamy teraz dwa zestawy niebieskie. Tego gumimaka też bym zmienił od razu. Na jakiego? Dałbym czarnego, bo ten jakoś mi się nie podoba. Tak czuję w kościach, że on nie będzie działał. Daję od razu to. I tak, do tej pory, co wam wszystko pokazuje, nie działamy w ogóle na żadnym forum. To jest eksperyment, to jest, e sami eksperymentujemy z przynętami i rzucamy. Po co od razu wypływać na łódkę, jak nam brakuje gotówki, jak se tam nie potrafimy poradzić. Na Dobrze nauczyć się radzić już przy brzegu, żebyśmy wiedzieli, jakie ruchy wykonać dalej. No i rzucamy, zobaczmy, czy coś wejdzie. Ten brzeg oczywiście nie jest jakoś duży, tutaj co możemy sobie biegać, ale kawałek jest i warto ten kawałek sprawdzać. Można tu jeszcze wędkować z brzegu w różnych rejonach, ale trzeba dopłynąć łódką czyli trzeba wydać tę stówę, żeby dopłynąć albo na koniec wędkowania, jak tam się kończy bilet, to tą końcówkę wykorzystać i dopłynąć dany punkt, na przykład żeby sprawdzić, czy w tamtym miejscu bierze. Bo często to są różne rejony, tam po drugiej stronie brzegu też, gdzie bierze ryba. Tylko trzeba dopłynąć. Czyli trzeba albo wydać stówę, albo na koniec wędkowania podpłynąć i zobaczyć, czy tam coś jest aktywnego i następnym razem wtedy zostać na dłużej w tamtym miejscu, albo coś takiego. Czekamy znowu, aż przynęta spokojnie opadnie na dno. Te pokręcenia można się tutaj trochę bawić, kombinować. Ja sprawdzałem kiedyś, nawet ustawiłem sobie kręcenie. Eee, to było chyba na dwa, no niech tak będzie. Tempo kręcenia na dwa i nie będę robił żadnego jig stepa, tylko będę po prostu kręcił przynętę. Jak przynęta zatrzyma się całkowicie już na dnie, ona już się chyba praktycznie zatrzymała, tam jeszcze jakiś opad jest, czyli tempo kręcenia na dwa i po prostu zwijam. Nie robię żadnego jig-stepa, niczego, olewam wszystko, stoję, przyglądam się na wodę, patrzę czy płynie mewa i bierze ryba ale to wszystko jest element testowania, kombinowania. Jeżeli, tak jak mówię jeszcze raz i powtórzę to cały czas, często gęsto, jako gracz, który na starym kanale przez 6 lat robił wszystkie gry wędkarskie, często gęsto jednak z siły rozpędu przychodziły do mnie też różne informacje o różnych poradach, poradnikach i tak dalej. Wszystko to jest bazowane często gęsto na forum. Wpadnij na forum i weź. Czyli tak jakby... Po co ci potrzebny, ten to ci to mówi. I sam na forum, tam sobie zbieraj wszystkie informacje. Jeżeli chcesz się nauczyć wędkowania trochę w inny sposób, żebyś sam sobie pójdzie radził na morzu czy coś takiego, to trzeba kombinować. Oczywiście rusek jest najdroższą grą w historii, chyba jaka jest. Jest to najlepszy symulator wędkarstwa, ale twórcy, zamiast pójść po jakiś taki rozum, żeby hurtowo sprzedawali premki, dodatki, kołowrotki, to robią takie ceny, że w zasadzie tylko nieliczni to kupują. Jest za drogo. Ja kupuję premkę, ale też gdy mi jest potrzeba. Chociaż nie miałbym z tym problemu żadnego. A jeżeli chodzi o sprzęty, kupiłem dwa kołowrotki na samym wstępie mojego wędkowania. Dalej stwierdziłem, że nie ma sensu. Piękny? Piękny. Widzicie? Coś tam jest. Nie starałem się nic żadnego dziga. Nic kompletnie. Przynęty sam podobierałem. Już coś wyczułem, że tutaj jest możliwość złapania. Ale teraz tak. Czy ta ryba będzie brała dużo? To zależy. Może brać? Przez cały dzień, może brać przez kilka dni, a może być to dwie godziny i będzie po balu. Ale jeżeli bierzemy taki rdzawiec, od razu oczywiście go bierzemy, bierzemy siatkę, sprawdzamy na co wziął. 12,04, ten. Czyli to jest. To. Lubi niebieski, ale ten czarny bym jeszcze zostawił, bo ja jeszcze w tego czarnego wierzę. Zróbmy jeszcze jeden rzut, żeby nie było, że może przypadek. I tempo pokręcenie na dwa i zobaczmy. Czy coś weź? Dlaczego tempo kręcenia na 2? Dlatego, że staram się, że ta przynęta, to jest lekki zestaw, żeby ona szła pod nie. Jak dałbym ciężki, cięższy tutaj haczyk cięższe przynęty, to mógłbym podnieść na 3, może na 4, ale chodzi mi o to, żeby ta przynęta szła pod nie. Dlatego ustawiam tempo kręcenia na 2 i ona idzie pod nie. Dacie podwójny haczyk, będzie dużo, dużo cięższy, to można spróbować sobie tempo kręcenia na 3 czy na 4 i tak, żeby ona szła pod nie. No to kręcimy. Chyba ciutek za wcześnie, poczekamy chwilę, bo nie widzę, że ona pracuje na dnie, co jest błędem. Trzeba poczekać chwilę, żeby ona całkiem opadła. Ona widać, że jeszcze tak w sumie nie opadła, ale też mogliśmy już minąć rejon, gdzie ryba żeruje, bo ona mogła być na odległości 90 metrów. Trzeba będzie powtórzyć, ale zobaczcie, że zatrzymaliśmy. Przynęta opadła na dno i ryba wzięła. Technika dobra? Dobra, ale to też trzeba sprawdzać, bo może akurat dzisiaj bierze w tym miejscu tak, innym razem trzeba będzie jigować typowo. To jest wszystko element kombinowania, samemu sprawdzania, tak jak mówię, tutaj jeżeli chodzi o ten akwent, to jest jedyny akwent, gdzie forum w ogóle nie powinno obowiązywać, bo ono jest kompletnie niepotrzebne, ale to kompletnie, tak jak mówię, są typy karpia czy jesiotra, gdzie to forum pomaga, no bo łowi tysiąc osób, na przykład jak kiedyś mój znajomy z dużym levelem, pamiętam dawno temu, jak mi pomagał w rusku ajakładeszem, chyba wtedy drugi raz na starym kanale, to mówi, no tak, no bo czasami nie ma opcji, nie ma czasu, żeby szukać, a tysiąc osób sprawdzi, i jest gitara, mamy szybko to. No i tak się robi. Ale często gęsto jest to niepotrzebne. A ten akwen został tak stworzony, że jest niepotrzebny w ogóle. Piękna makrela? Piękna, kilogramowa. Zobaczcie, że. Złowiliśmy dwie wymiarowe ryby. Trzecia jest niewymiarowa, teraz możemy ją wywalić, jak nam jest niepotrzebna, bo jest nam niepotrzebna. Zobaczmy, na co wzięła makrela. 6004 gumi mak, czyli widać, że niebieski kolor tak jakby działał. Dwie rybki złapałem, więcej łapać nie będę, bo jest 20.40 w tej grze i robi się ciemno. A ja na brzegu długo nie stoję, bo w nocy tu w tym miejscu podobno coś porusza się. <laughs> Tak to mniej więcej wygląda. Trzeba umieć kombinować i trzeba, a jeżeli się nie umie, to nauczyć się. To nie jest trudne, tylko trzeba trochę pokombinować z kolorami, z przynętami, z technikami, żeby do tego dojść. Ja od razu Wam pójdę i sprzedam te ryby. Pokażę Wam za dwie ryby 40 monet. Kosztowało mi to coś? Nie. Bardzo szybko to zrobiłem i zarobiłem 40 monet. Tu. Jest dobrze, ale twórcy właśnie cały czas nie mogą, coś by chcieli tu jeszcze dowalić, a tu jej tak jest dowalone i wielu graczy sobie nie poradzi. Żeby sobie poradzić, to naprawdę tylko ci, co potrafią samemu większości cokolwiek zrobić i znaleźć. Jeżeli będą bazowali tylko na forum, to będzie wyglądało wręcz fatalnie. Także polecam pokombinować, a jak już się nakombinuje, to w wodzie nie pływać. Jest strasznie zimna i można zdopać grypę. Do następnego! Albo wodą, albo pod wodą. Cześć.